Dzień dobry, witam już klasę drugą D na lekcjach historii sztuki 4 listopada. Zaczniemy dzisiejsze zajęcia od prezentacji rzeźby sepulkralnej gotyku. Czy ktoś pamięta, co kryje się pod terminem sepulkralny, sepulkralna rzeźba? Co to może być za rodzaj rzeźby? Nie pamiętam. A wystarczyłoby uważniej popatrzeć na ekran. Chodzi chyba o te rzeźby, które są na grobkach. Chodzi w ogóle o sztukę służącą właśnie tradycjom, zwyczajom pogrzebowym, takim właśnie jak architektura nagrobkowa, mauzolea, nagrobki, grobowce, dzieła związane właśnie ze śmiercią i te ceremoniami śmiertelnymi, jak na przykład portrety trumienne, posągi zmarłych i tak dalej, i tak dalej. To, co wiąże się z tradycjami, zwyczajami, praktykami pogrzebowymi, a jest sztuką, jest właśnie sztuką sepulkralną. A więc naszymi dzisiaj, teraz dziełami, którymi się zajmiemy, będą właśnie gotyckie nagrobki i rzeźba nagrobkowa z nimi związana. Otóż w XIII wieku we Francji panujący wówczas monarcha Ludwik IX Święty, ten, który zbudował na terenie Zamku Królów Francji na wyspie Cité w Paryżu słynną Saint-Chapelle, czyli kaplicę świętą, zniesioną dla pomieszczenia relikwii korony cierniowej. Omawialiśmy sobie tę budowlę w ramach gotyku francuskiego. Ten król zdecydował się również uczcić pamięć swoich zmarłych poprzedników, monarchów, którzy rządzili przed nim, a spoczęli pochowani w podziemiach kościoła Saint-Denis, czyli opackiej świątyni, będącej pierwszą budowlą gotyku w ogóle, bo od tego właśnie kościoła, czyli od bazyliki Saint-Denis pod Paryżem, którą w pierwszej połowie XII wieku zaczął realizować opat Suger, rozpoczynamy historię tego stylu w architekturze, bo on, Suger, był tego stylu twórcą. No i właśnie, w tej świątyni już od paru stuleci praktykowane były właśnie pochówki królów. To była jakby królewska nekropolia. No i teraz w XIII stuleciu Ludwik Święty decyduje się, żeby swoich poprzednikom zamówić nagrobki, które będą ich upamiętniały. I tak rodzi się zupełnie nowa praktyka, wcześniej nierealizowana, bowiem te nagrobki przyjmują postać nagrobków tumbowych lub, jak to woli, sarkofagów tumbowych. Na czym to polega? Otóż tumba to skrzynia prostopadłościenna, stojąca na posadzce oczywiście kościoła, ale zaopatrzona w wieko, płytę przykrywającą, na której przedstawiona jest postać zmarłego, leżąca figura zmarłego z atrybutami władzy ziemskiej, czyli koronie z berłem, jabłkiem, mieczem przedstawiona. Gdy patrzymy na tę postać, chodząc sobie po świątyni, mamy wrażenie, że ona po prostu leży, tak jakby przygotowana do uroczystości pogrzebowych na marach. Ale gdybyśmy nagle, jak jakiś anioł, zyskali skrzydła, albo dużo prościej, wdrapali się na drabinę, tak żebyśmy mogli spojrzeć na nią z góry, na tę postać, sprawiłaby nam, na nas wrażenie, że nie leży, tylko stoi. I do tego jeszcze ma otwarte oczy i patrzy przed siebie w górę. To ma swój sens i uzasadnienie, bowiem zmarły został ukazany tutaj w dwóch naraz sytuacjach. Dla ludzi na ziemi jest już zmartwym,
przygotowanym do ceremonii pogrzebowej, ale jednocześnie jest już u Pana Boga i staje przed obliczem Chrystusa, który go będzie sądził i zadecyduje, czy za swoje dokonania na ziemi zasłużył na niebo, czy też odwrotnie, powinien wylądować w piekle i tam się smażyć po wsze czasy. A więc mamy tutaj taką szczególną sytuację właśnie z tymi leżącymi postaciami zmarłych na grobkach. Dodam jeszcze, że na bokach tumby, czyli tych powierzchniach bocznych, rozmieszczone są figury płaczków, czyli osoby uczestniczące w ceremonii pogrzebowej. W późniejszym okresie pojawi się jeszcze taka odmiana tego nagrobka tumbowego, w której tumba jest zaopatrzona jeszcze baldachimem, czyli czymś architektonicznym, co jakby nad tą tumbą jest rozpięte w formie takiej właśnie ażurowej konstrukcji. Te nagrobki Saint-Denis były pierwsze, ale szybko okazało się, że odniósł król sukces tym właśnie pomysłem, bo zaczęto naśladować te nagrobki tumbowe i zaczęły one powstawać także w innych miejscach, również poza Francją. I ta praktyka do Polski też dotrze w końcówce wieku XIII. A oto nasz pierwszy na naszych ziemiach nagrobek tumbowy, który staje we Wrocławiu w kościele Świętego Krzyża. To nagrobek, który ufundowała wdowa po otrutym Henryku IV Probusie, księciu wrocławskim i niedoszłym pretendencie do bycia królem Polski. Przypominam, że o nim już opowiadałem. Miał już wszelkie przygotowane ku temu pozwolenia, by dopełnić ceremonii koronacji i zostać królem Polski jako kraju zjednoczonego, już zamykając tym sposobem rozbicie dzielnicowe. No i wtedy zdarzyła się ta tragedia. Został on skrytobójczo otruty przez jednego ze swoich dworzan, który zapewne działał tutaj na zlecenie. I Henryk Probus odszedł z tego świata, nie zostawszy królem. Ufundowano mu właśnie ten nagrobek tumbowy, który trafił do Wrocławia z Europy Zachodniej, bo najprawdopodobniej został wykonany gdzieś na pograniczu dzisiejszej Francji i Belgii, jak się przypuszcza, w tamtym artystycznym regionie, gdzie rozwijała się też bardzo intensywnie sztuka gotycka. Nagrobek jest oczywiście wykuty w kamieniu i polichromowany. Przez długie, długie stulecia sobie stał w kościele Świętego Krzyża we Wrocławiu, ale po wojnie przeniesiono go do Muzeum Narodowego we Wrocławiu i tam go dzisiaj można oglądać. Uważa się, że to jest nie tylko pierwszy nagrobek tumbowy w Polsce, ale także jeden z najwybitniejszych, bo dzieło sztuki jest niewątpliwie znakomitej rangi. Oczywiście jest to import, czyli dzieło sprowadzone, jak już mówiłem, ale wspaniale zachowane również, no bo mimo upływu stuleci są tylko tu drobne uszkodzenia. No i też widoczna jest wciąż polichromia, bo całość została pomalowana. I tak jak opisałem, ten właśnie nagrobek tumbowy Probusa wygląda tak, jak właśnie to sobie scharakteryzowaliśmy. Tumba, czyli skrzynia, po bokach rozmieszczone w takich arkadach trójlistnych postacie opłakujące, czyli płaczkowie, a na wieku sam Probus, który leży tutaj na wznak. I gdybyśmy na niego spojrzeli z góry, no to wtedy okazałoby się, że robi bardziej wrażenie osoby stojącej niż leżącej. Ukazano go w całym, jak gdyby, majestacie władzy książęcej, a więc jest ubrany w zbroję, to kolczuga, czyli odmiana zbroi tworzona z takich ogniwek okrągłych, łączonych ze sobą. Na to narzucona jest tunika, czyli płócienna szata w barwach heraldycznych, spięta pasem,
Na głowie ma mitrę książęcą, nie koronę, no bo to jest, nie jest, jeszcze nie był królem. No i trzyma miecz ceremonialny w jednej ręce prawej, a w drugiej, drugą kryje za tarczą z godłem książęcym, czyli orłem piastowskim, Piastów Śląski. Faktycznie twarz ma oczy otwarte. Jeszcze raz na, tych tu, na tę tumbę zwrócimy uwagę. I jeszcze przyjrzymy się samemu księciu, jego właśnie twarzy z tymi otwartymi oczami, patrzącymi prosto przed siebie. Domyślamy się, że stojąc w ten sposób przed obliczem Chrystusa, nie lęka się sądu, bo skoro przydano mu ten przydomek probus, czyli prawy, no to na niego musiał za życia zasłużyć i tym samym w niebie będą same tylko nagrody go czekały, a nie żadne ryzykowne konsekwencje, prawda, z czyśćcem, czy jeszcze bardziej piekłem. Ten nagrobek Henryka Probusa zainicjował tradycję powstawania takich nagrobków także dla innych Piastów Śląskich i w kilku miastach, nie tylko we Wrocławiu, ale także i w, na przykład w Legnicy, czy w Boże, gdzie są te wspaniałe takie mauzolea, Krzeszowie na przykład, Henrykowie, powstawały nagrobki dla innych jeszcze członków rodziny piastowskiej, książęcej, bo ci Piastowie na Śląsku bardzo się, że tak powiem, rozrośli i tworzyli boczne linie, których każdy miał jakieś małe księstewko dla siebie. No ale ze Śląska przede wszystkim, co jest dla nas najważniejsze, te nagrobki tumbowe trafiają do Krakowa i przenosimy się do katedry na Wawelu z powrotem, już gotycki oczywiście, gdzie zaczęły powstawać takie nagrobki dla naszych królów. Pierwszym władcą Zjednoczonego Królestwa, tym, któremu się udało koronę zyskać i być koronowanym, był Władysław Łokietek. I jemu to też przypadł w udziale zaszczyt zainicjowania tych właśnie nagrobków tumbowych, bo syn jego, czyli Kazimierz Wielki, zamówił ojcu nagrobek tumbowy, który stanął w katedrze w arkadzie obejścia, czyli tej przestrzeni otaczającej prezbiterium. To jest właśnie ten nagrobek. Prawdopodobnie wykonali go rzeźbiarze śląscy. W XIX wieku zbudowano nad nim baldachim. Ta forma gotycka to jest właśnie baldachim, ale nie jest oryginalna średniowieczna, tylko późniejsza. Sam nagrobek Łokietka nie jest jakąś rewelacją artystyczną, zwłaszcza że był przez wieki parokrotnie zmieniany, przekuwany i dlatego też dzisiaj uważa się, że nie jest on jak gdyby odpowiednim materiałem do artystycznej oceny. Natomiast następny nagrobek jest już dziełem wybitnym. To oczywiście nagrobek Kazimierza Wielkiego, czyli ostatniego piasta na tronie. I ten nagrobek też stoi sobie w obejściu katedry wawelskiej w arkadzie między obejściem a prezbiterium. Wykonano go z czerwonego marmuru, w Polsce nazywanego węgierskim, z uwagi, że rzeczywiście importowano ten materiał z Węgier. Jest to marmur o takiej wyrazistej strukturze żyłkowanej, jakby plamiastej, ale ceniono go wyjątkowo wówczas, dlatego też z tego marmuru czerwonego sporo powstawało nagrobków w Polsce. No i ten mamy tutaj na Wawelu. Tutaj tumba jest zaopatrzona też w figury. Zaraz wyjaśnię się nam, kogo tu oglądamy. Na wieku leży sobie król, a baldachim stoi na tej tumbie i baldachim jest oryginalny, gotycki. I w ten sposób można zrozumieć jakby sens tego baldachimu, bo on jest jakby symbolicznym niebem. Faktycznie leżący tam sobie król patrzy w górę i od spodu sklepienie baldachimu pokryte jest na niebiesko, pomalowane na niebiesko i
rozmieszczone są tam złote gwiazdy, więc to niebo jest tutaj już takie wprost pokazane. Trzeci nagrobek wawelski wykonano dla Władysława Jagieły. Ten już jest XV-wiecznym nagrobkiem i dla pierwszego władcy z dynastii Jagiellońskiej go zrealizowano. Stoi sobie już w arkadzie międzynawowej, w korpusie. Znowu czerwony marmur tutaj został wykorzystany, na którym to, na której tumbie leży król, a baldachim otacza tę tumbę. Tyle, że gotycki jest tylko i wyłącznie do końca tych czerwonych trzonów kolumn. Cała reszta, góra, jest dziełem renesansu, czyli powstał już w XVI wieku i nie jest formą gotycką, tylko renesansową. Król tym razem już, bo widać, że ta tradycja ewoluuje nagrobków, nie ma otwartych oczu, tylko zamknięte. Spoczywa jego głowa na poduszce, pod którą kryją się dwa lwy, symbole męstwa. I ostatni nagrobek, jeden z najwspanialszych w skali międzynarodowej nagrobków tumbowych późnogotyckich, to dzieło wielkiego rzeźbiarza Wita Stwosza. Stoi sobie w bocznej kaplicy przylegającej do katedry na Wawelu, a wykonano go dla syna Władysława Jagieły, Kazimierza Jagiellończyka. Ten nagrobek też został wykonany z czerwonego marmuru, łącznie z baldachimem późnogotyckim o wyjątkowo bogatej formie architektonicznej, będącej ewidentnym nawiązaniem do gotyku płomienistego. A więc już mamy tych wszystkich naszych po kolei królów. A więc Łokietek jako pierwszy nagrobek na Wawelu, drugi to Kazimierz Wielki. No i tutaj mamy właśnie tumbę, a na niej siedzą sobie członkowie Rady Królewskiej, którzy obradują, to symboliczna scena, po śmierci monarchy, o sukcesji, czyli następstwie. Kazimierz Wielki umarł przecież nie posiadając następcy, czyli syna. I dlatego też wskazał na swojego następcę siostrzeńca, syna siostry, a tą siostrą była Elżbieta Łokietkówna, też córka oczywiście Władysława Łokietka, która została wydana za mąż za Roberta Andegaweńskiego, który był królem Neapolu i Węgier. I dlatego też następcą miał zostać na tronie polskim król Węgier, Ludwik, nazwany potem węgierskim lub andegaweńskim. Ale żeby to ostatecznie, formalnie mogło się stać, na tę zmianę na tronie dynastii musiała wyrazić zgodę Rada Stanu, rodzaj stanów generalnych, czyli przedstawicieli ówczesnego społeczeństwa, które zaakceptowało ten testament króla. No i oczywiście Władysław Jagieł jako przedostatni w tej serii nagrobków. Tu widzimy fragmenty tej renesansowej tumby i samego króla z tymi właśnie oczami zamkniętymi. A ostatni nagrobek, czyli nagrobek Kazimierza Jagiellończyka, wróci nam dopiero pod koniec dzisiejszej lekcji, gdy będziemy finalizowali sobie naszą opowieść o rzeźbie późnogotyckiej. Powód? Musimy bowiem poznać twórczość tego, który ten nagrobek wykonał, i jego najważniejsze dzieło, jakie ma na swoim koncie, które mamy w Polsce. Tym artystą był oczywiście Wit Stwosz, a dziełem ołtarz mariacki w kościele mariackim w Krakowie. To teraz najważniejsze przed nami zadanie, żeby się na tym skupić. Ale skoro przechodzimy do twórczości Wita Stwosza, to musimy mieć świadomość, że jest on reprezentantem kolejnego, trzeciego nurtu
sztuki późnogotyckiej, po nurcie misteryjnym i gotyku międzynarodowym, którym poświęciłem czas i uwagę na poprzedniej naszej lekcji. Do obejrzenia oczywiście tam, jak mówiłem, na YouTubie. A teraz przed nami nurt mieszczańskiego realizmu, czyli nurt, który główną rolę jako zamawiający odgrywało mieszczaństwo, czyli nowa grupa mecenasów nam się pojawia, dołączając do tych wcześniejszych, czyli kościoła, duchowieństwa i feudałów, czyli władców, książąt, arystokracji feudalnej, którzy tradycyjnie do tej pory dzierżyli prymat jako ci, którzy wykładają pieniądze i zamawiają wykonanie kolejnych dzieł. To będzie miało istotne znaczenie, bo mecenat mieszczański będzie jakby wpływał na kształt dzieła, tak jak zresztą robili to wymienieni tu wcześniej fundatorzy, czyli kościół, duchowieństwo, czy feudalne elity. Na czym polega ta szczególna rola mecenatu mieszczańskiego? Otóż oczywiście dotyczy ona fundowanych obiektów, które znajdowały swoje miejsce w miastach. I głównymi, jak gdyby, polami działalności tych właśnie mieszczan jako fundatorów były miejskie kościoły, świątynie parafialne, klasztorne budowane na terenie miast. Oczywiście też, jeżeli miasto było duże i znaczące, to mogły być nimi też katedry. Mieszczanie fundowali do tych świątyń przede wszystkim ołtarze, ale także dzieła sztuki, rzeźby i obrazy umieszczane na ścianach, w tym także epitafia, czyli płyty, które upamiętniały zmarłych, reprezentujących te rodziny, najznakomitsze, najbogatsze. Co wyróżnia ten mecenat mieszczański? Już mamy to w nazwie wyraźnie podkreślone. Tym elementem jest realizm tworzony dla mieszczan sztuki, a więc trzymanie się wzorów branych wprost z rzeczywistości, niestylizowanych jak w gotyku międzynarodowym w stronę tej idealizacji, upiększenia, albo z kolei poprzez przerysowanie elementów dramatycznych, ekspresyjnych, jak w nurcie misteryjnym. Tutaj sztuka wraca jakby do tego takiego twardego trzymania się świata, nasycanego coraz większą szczegółowością, bo mieszczanie w swoich dziełach wyraźnie widać preferują pokazywanie scen w realiach im współczesnych, tak jakby chcieli w tych dziełach zobaczyć lustrzany obraz świata, odbity w lustrze. To ma swoje konsekwencje, bo po pierwsze postacie święte tworzone w ramach tego nurtu robią wrażenie jakby ludzi z krwi i kości, ludzi prawdziwych, żywych. I po drugie, ci ludzie żyją w czasach im współczesnych, czyli jeżeli przedstawiamy scenę rozgrywającą się na przykład w domku w Nazarecie, związaną z dzieciństwem Jezusa, albo inne wydarzenia, ostatnią wieczerzę, czy inne tego typu historie biblijne, to umieszcza się je też w kontekście współczesnym. Dokonuje się ich uwspółcześnienia, bo wyraźnie jakby zleceniodawcom to odpowiada, dlatego artyści to robią. No właśnie. Opisaliśmy sobie ten cechy nurtu mieszczańskiego realizmu, mając tutaj tylko cały czas obrazek w postaci właśnie popiersia kobiecego, przypisywanego Witowi Stwoszowi lub któremuś z jego uczniów, a przedstawiając mu taką właśnie typową mieszczkę z XV wieku. A musimy też przy okazji poznać ewolucję, jaką dokonał ołtarz w czasach średniowiecza. Albowiem te ołtarze, wśród nich oczywiście ten najważniejszy dla nas, czyli ołtarz
mariacki Vita Stwosza, mają pewną określoną formę. I teraz właśnie tę formę będziemy sobie oswajali. Przede wszystkim, precyzyjnie rzecz nazywając, to, co nas będzie interesowało, to nie cały ołtarz, tylko jego nastawa, czyli to, co na ołtarzu jakby stoi. Bo sam ołtarz to jest oczywiście rodzaj jakby stołu lub skrzyni, którego powierzchnia, czyli blat, jest tym miejscem, na którym kapłan stawia kielich, patenę, na którym stoją lichtarze z płonącymi świecami, krucyfiks, na którym też spoczywa na specjalnym pulpicie księga, czyli ewangeliarz, z którego kapłan bezpośrednio odczytuje te fragmenty Pisma Świętego, które powinny podczas nabożeństwa wybrzmieć. W takim kształcie ołtarz powstał właściwie już na samym początku tradycji wczesnochrześcijańskiej, czyli gdzieś w okolicach IV wieku naszej ery, przy pierwszych świątyniach, czyli bazylikach wczesnochrześcijańskich. Otóż w czasach wczesnego średniowiecza, zapewne gdzieś w okolicach czasów karolińskich, utarła się praktyka, żeby ten ołtarz zacząć wzbogacać. Po pierwsze, dekoracyjnie wypełniono przednie pole tego ołtarza. Robiono to bardzo często z użyciem na przykład złota czy srebra. I takie srebrne blachy repusowane, czyli wybijane od spodu, przedstawiające różne postacie czy motywy ornamentalne, pojawiają się tutaj i tę część nazywamy antependium. Ale także zaczęto wykonywać płytę, która stanęła z tyłu ołtarza u góry, tak jakby tworząc przednią część zamykającą ołtarz. Kapłan stał sobie tutaj tyłem do wiernych. Dzisiaj jest to, jak wiem, na odwrót dokładnie. Kapłana mamy z tamtej strony ołtarza, patrząc od nas. I widzimy jego twarz. Przez całe wieki kapłan stał tyłem odwrócony do wiernych, a przodem właśnie jakby w kierunku zamykającym świątynię, czyli w kierunku wschodnim. I właśnie przed sobą dostał taką właśnie płytę, będącą nastawą, srebrną, zdobioną przedstawieniami świętych. I tę płytę nazywamy retabulum, czyli nastawą ołtarzową. W czasach późniejszych, oczywiście te rzadkie w sumie, bo złoto i srebro nie jest metalami pojawiającymi się zbyt dużej ilości, a więc wykonanie takiej nastawy musiało mieć swoją cenę i tym samym było raczej zjawiskiem rzadkim. Zaczęto zastępować tę płytę wykonaną taką właśnie formą retabulum z drewna i było albo rzeźbione, albo malowane. I teraz następny etap tej zmiany przebiega już w ramach gotyku, bowiem ta płyta zaczyna się rozrastać, powiększać i zyskuje formę ostateczną przypominającą szafę, taki mebel domowy, w którym wieszamy ubrania, a zamykany drzwiczkami, parą drzwiczek. No i tak kształtuje się nam ołtarz szafiasty. W jego pełnej postaci składa się on, jak widzimy, z szeregu elementów. Na dole jest predella, którą tutaj używałem jako tę formę wizualną najstarszego modelu nastawy ołtarzowej, ale tu już jest jako podstawa dolna predella. Musimy ten termin zapamiętać. Nad nią znajduje się ta część środkowa główna, czyli szafa ołtarzowa, część główna, a po bokach mamy skrzydła, które pozwalają tę szafę zamknąć. Z kolei ta część środkowa posiada też zwieńczenie, czyli bogato ukształtowany architektoniczny element,
który jakby wieńczy całość. I to jest jakby opis podstawowego modelu takiego właśnie późnogotyckiego ołtarza szafiastego. Przyjrzyjmy się teraz, jak te ołtarze się kształtowały, jak się ich rozwijały i jakie powstały jego odmiany. Zaczniemy od obrazka, który pokazuje nam taki ołtarz w formie jakby pierwotnej, takiej wyjściowej. Nie musicie zapamiętywać sobie nazwy ołtarz z Łuczyny, bo owszem, jest podpisany, jest zadatowany, ale umieszczam ten przykład tylko z jednego powodu, by pokazać, jak zmieniała się ta forma ołtarza od takiej formy wyjściowej, bo to jest najstarszy znany w Polsce ołtarz późnogotycki, XIV-wieczny. Na zachodzie są wcześniejsze takie przykłady, ale wyglądają dokładnie tak samo. Czyli mamy część środkową, mamy skrzydła, a wewnątrz części środkowej umieszczone są figury, w tym Madonna z Dzieciątkiem i święci. Po stronie prawej mamy świętą Katarzynę Aleksandryjską. Rozpoznamy ją po tym kole, który trzyma w ręku to koło tortur oraz mieczu. A po drugiej stronie figura świętego biskupa. Domyślać się możemy, że to jest święty Mikołaj. Na skrzydłach też są rozmieszczeni święci, przedstawieni w formie reliefów w dwóch rzędach. I te skrzydła są ruchome, także można byłoby nimi zamknąć szafę środkową i wtedy okaże się, że od tyłu na skrzydłach też są rzeźby, czyli po zamknięciu ołtarz nadal może nam zaprezentować różne wątki historyczne. A teraz zobaczymy taką formę ołtarza szafiastego, który ma formę jakby skrzyni. Po środku ma piękna Madonna z Dzieciątkiem, a skrzydeł jest tutaj więcej niż przed chwilą, a układają się w takiej formie, jakbyśmy właśnie mogli zamknąć całą tę figurę w środku w rodzaju jakby takiej szafy w formie skrzyniowej. I właśnie z takich to modeli wyłonią się dwie podstawowe odmiany nastaw późnogotyckich. A rozróżniamy je poprzez ilość skrzydeł, bo one mają tu kluczowe znaczenie. Jeżeli ta szafa ołtarzowa ma tylko jedną parę skrzydeł bocznych, to nazywamy ją tryptykiem, tak jak to mamy tu na górze wyjaśnione. Retabulum, czyli nastawa ołtarzowa, składa się z szafy środkowej i jednej pary skrzydeł bocznych. Oczywiście na dole mamy predellę, którą też, jak widzimy, można było zamknąć skrzydłami. Ale są też ołtarze o wielu skrzydłach, o czym już zresztą mieliśmy okazję się przekonać przed chwilą. I teraz, jeżeli mamy taką sytuację jak tutaj, że szafa środkowa zamykana jest całym mnóstwem skrzydeł bocznych, to wtedy nazywamy taką formę nastawy, czyli retabulum, polityk. To dla takiego ołtarza używamy terminu polityk. A więc mamy tryptyk i polityk. Ale żeby nie było nam tak łatwiutko, to jest pewna odmiana polityku, która ma własną nazwę. O, właśnie taka. Czyli ołtarz, część środkowa, zamykają dwie pary skrzydeł. I stanowią one taki układ jakby w książce, prawda? Czyli zamykamy skrzydła wewnętrzne, a na nie dopiero możemy nałożyć kolejną parę skrzydeł zewnętrznych. I taki ołtarz nazywamy pentaptykiem. To też niestety musimy zapamiętać sobie. A więc już poznaliśmy różne odmiany form ołtarzy późnogotyckich, nastaw ołtarzowych, czyli retabulu. Widzieliśmy tryptyki, widzieliśmy pentaptyki i polityki.
przyjrzyjmy się temu konkretnemu ołtarzowi, który nam się pojawia jako pentaptyk. Stoi sobie w Muzeum Narodowym w Warszawie. Pochodzi oczywiście z Wrocławia, jak większość dzieł średniowiecznych w naszej warszawskiej galerii. Jest znakomitym obiektem, bardzo ciekawym, także pod względem treści, czyli ikonograficznym, bowiem w części środkowej została ukazana scena zwiastowania Najświętszej Marii Panny. A więc mamy tu Matkę Boską oraz Archanioła Gabriela, który właśnie przybył jako posłaniec od Boga, by powiedzieć młodej mężatce, ale wciąż dziewicy, że Bóg wybrał ją, aby dała mu syna, czyli następcę, który Zbawiciela, który pojawi się na ziemi do wykonania bardzo dramatycznego zadania, w efekcie którego zostanie ludzkość uwolniona z grzechu pierworodnego oraz będzie miała szansę uwolnić się także ze wszystkich grzechów, które popełniła lub które dopiero popełnić ma zamiar w przyszłości. Tę scenę oglądamy w centrum. Towarzyszą postacią zatem ze zwiastowania jeszcze dwie inne figury, których tam być nie mogło, bo po pierwsze w ogóle nikogo w tym pomieszczeniu poza Marią i Archaniołem nie było. A po drugie, że te postacie, przynajmniej jedna z nich, żyła wiele wieków później. Tą osobą jest oczywiście święta Jadwiga Śląska, którą tutaj oglądamy. Po lewej stronie jest z kolei pan, który jeszcze nie narodził się wtedy, ale już był w drodze, jak to się mówi, Jan Chrzciciel. Wiemy już o tym, bo o scenie nawiedzenia mówiliśmy sobie w ramach rzeźby gotyckiej francuskiej XIII wieku i w portalu centralnym katedry w Reims widzieliśmy scenę nawiedzenia i wiemy, że właśnie ta scena to był moment, w którym już będąca w początkach ciąży Maria odwiedziła swoją kuzynkę Elżbietę, a ta właśnie spodziewała się lada moment rozwiązania, bo była w ciąży właśnie z Janem Chrzcicielem, który był jej synem. A więc te postacie tutaj mamy jako dopełnienie części środkowej. Ale jest coś bardzo interesującego w samym zwiastowaniu. Otóż Maria ma na kolanach zwierzątko, które wyraźnie do niej się, prawda, przymila, a ona go głaszcze. To nie jest pies, tym bardziej kot. To zwierzę ma pewną szczególną cechę, która pozwala go rozpoznać. Nie wiem, czy dobrze na ekranach waszych to widzicie. Jakiś jednorożec? Dokładnie. Maria ma jednorożca jako domowe stworzonko. To jest niemożliwe oczywiście, zakrzykniemy tu chórem, bo przecież jednorożców nie ma na tym świecie. To zwierzę fantastyczne. I otóż jest na to wyjaśnienie, dlaczego tak byśmy się zachowali. Według tradycji, czyli legendy związanej z jednorożcami, są to zwierzęta wyjątkowo płochliwe, tak bardzo wyczulone zresztą na obecność człowieka, że z dala wyczuwają nadchodzące niebezpieczeństwo i zmykają w te pędy, chowając się tak, że nikt ich zobaczyć nie jest w stanie. Ale że w ogóle wiemy, iż istnieją, wynikało z jednej pewnej cechy tych jednorożców. Otóż, owszem, generalnie były bardzo płochliwe i przed ludźmi zwiewały, gdzie się tylko dało, jak najszybciej. Ale wyjątkiem od tej reguły były dziewice. Do tych właśnie z kolei jednorożce lgnęły z pełną ufnością, objawiając swoje istnienie i oczywiście okazują całą sympatię i życzliwość. I teraz możemy zrozumieć, dlaczego właśnie ten późnogotycki rzeźbiarz nam tego jednorożca pokazał. Bo jest to symbol dziewictwa Marii. To właśnie ten element potwierdza nam wizualnie, że Archanioł Gabriel nie trafił już do mężatki, która doświadczyła małżeńskich relacji z mężem, tylko jest jeszcze wciąż dziewicą, bo inaczej tego jednorożca by tutaj nie było. Mamy skrzydła boczne.
Od wewnętrznej strony znajdują się tam reliefy, a zewnętrzne powierzchnie skrzydeł są malowane. Zobaczmy, jakby wygląda ołtarz, kiedy te wewnętrzne skrzydła zamkną się nam i już jednorożca nie zobaczymy. Tak wygląda ten ołtarz częściowo zamknięty. Na powierzchniach tych skrzydeł pojawiły się kwatery, czyli jakby pola wypełnione malarsko. Co nam one przedstawiają? Otóż przedstawiają nam sceny z życia Marii Jezusa, z jego młodości, dzieciństwa. A więc dobrane zostały bardzo wyraźnie, jak na przykład ofiarowanie Marii w świątyni, zaślubiny. Mamy tutaj scenę ofiarowania Jezusa w świątyni, w tym obrzezanie. Mamy rzeźnię winiątek, przed którym dzieciątko zostało ocalone. Mamy dzieciństwo Jezusa. Jezusik jeździ tutaj na takim wózeczku, który popycha jako element zabawy. Odnalezienie Jezusa w świątyni. No i sceny już późniejsze, w których między innymi mamy zesłanie Ducha Świętego. A zatem skrzydła nadal pozwalają nam na poznawanie historii świętych. Tłumaczyłem to już w swoim czasie, że sztuka średniowieczna jest sztuką, której głównym zadaniem dla tych dyscyplin plastycznych, czyli malarstwa i rzeźby, jest jedno. Dydaktyka, czyli nauczanie, przekazywanie treści. I jak widzimy, ołtarz robi to znakomicie dzięki między innymi umieszczeniu na jego powierzchniach wewnętrznych, zewnętrznych, różnych właśnie motywów i wątków religijnych. To samo będzie działo się, gdy zamkniemy skrzydła zewnętrzne. O, i tak nam się pojawił ołtarz całkowicie zamknięty. Tutaj mamy z kolei elementy dramatyczne, związane właśnie między innymi z modlitwa w Ogrójcu, ukrzyżowanie, złożenie do grobu, czy wstąpienie Jezusa do otchłani. W każdym razie ta opowieść jest tutaj snuta poprzez te wszystkie jakby elementy otwierania i zamykania skrzydeł. Brakuje naszemu ołtarzowi z Wrocławia jednego elementu. Kiedy byśmy byli w galerii, to go nie zobaczymy, tak jak i na zdjęciu. Nie ma zwieńczenia. Ale to zwieńczenie jest. Tu go widzimy na starej fotografii przedwojennej. Dlaczego go dzisiaj nie zobaczymy w muzeum? Bo sala muzealna jest zbyt niska, żeby to zwieńczenie dołożyć i umieścić na ołtarzu. I w związku z tym pozostaje ono w magazynie, nie jest eksponowane. A że było, jest, zaświadcza ta fotografia. No i już mamy właściwie wszystko, co trzeba, by móc przejść do omówienia naszego wielkiego artysty i jego dorobku w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem właśnie ołtarza mariackiego. Widz tworz. W tym czasie jeszcze nie są jakby tak jak dzisiaj dopięte pisownie imion i nazwisk, dlatego powstają tutaj różnice w niektórych źródłach. Stąd pojawia nam się wersja Weitstos, Stwos czy Stosz. Ta wersja wydaje się najbardziej wiarygodna, oryginalna, a więc w takiej postaci pojawił się w Krakowie nasz niemiecki artysta, który urodził się około połowy wieku XV w południowych Niemczech w Szwabii, a odszedł z tego świata w Norymberdze już w pierwszej połowie XVI wieku, a więc należy do tej najpóźniejszej generacji artystów gotyckich. Gdy go ściągnięto do Krakowa w 1477 roku, był już artystą znanym, wybitnym, docenianym. Dlatego też należy też i wyraźnie docenić fakt, że udało się krakowskim
mieszczuchom, którzy właśnie postanowili tutaj zaprosić i zlecić robotę niemieckiemu twórcy, że w ogóle to się im udało wyciągnąć artystę, by zdecydował się na tak daleką wyprawę do kraju, który pewnie był dla niego kompletną egzotyką i o którym wcześniej nic nie słyszał, i do Krakowa, by tam, prawda, na dłuższy czas się przenieść i tworzyć przez kilka lat wielki ołtarz. Ale się udało, a więc świadczy to, że mamy tu do czynienia bardzo z grupą świadomych swoich celów, fundatorów. I tym większa dla nich chwała, że udało im się tak wybitnego twórcę nam do Polski sprowadzić na 20 lat. Mistrz przybył w 1477 roku z Norymbergi i oczywiście zadanie, które stanęło przed nim od razu, bo to był cel jego podróży, to wykonanie ołtarza mariackiego, który kończy w 1489 roku. Ale z Polski wyjechał jeszcze później, w 1496, czyli jeszcze przez kilka lat wciąż realizował zlecenia, które mu powierzano, zanim zdecydował się ostatecznie do swoich swojego miasta zamieszkania wrócić, do swojej pracowni, by tam przygotować się też do śmierci, no bo już wiedział, że jest już mężczyzną w sile wieku, więc czas będzie wkrótce odchodzić. Oto przed nami Kościół Mariacki w Krakowie. Omawialiśmy go sobie w ramach architektury gotyckiej w Polsce i teraz do niego wracamy, bo w prezbiterium tej świątyni znajduje się bardzo duży ołtarz, który Owictwosz wykonał. To jest największy ołtarz gotycki w Polsce, jeden z największych na świecie. Nasz ołtarz mariacki tak się prezentuje. Oczywiście jest to ołtarz, czyli nastawa ołtarzowa, retabulum, składające się ze skrzydeł. Ile ich jest? Teraz dopiero możemy się przekonać, bo ołtarz jest zamykany i wtedy po zamknięciu skrzydeł wewnętrznych ujawniają się skrzydła zewnętrzne. Więc w tej sytuacji nie ma już chyba wątpliwości, że nasz ołtarz reprezentuje model zwany pentaptykiem. To jest pentaptyk. Tak jak przed wiekami nadal z zakrystii rano, a potem wieczorem wychodzi taka zakonnica w brązowym habicie z wielkim dwumetrowym metalowym drągiem zakończonym hakiem, zahacza nim o pierścień zainstalowany na dole skrzydeł i przeciąga nim tak, że skrzydła ruszają i się rano otwierają, a na wieczór zamykają. A więc nie ma tutaj zmechanizowanego sposobu otwierania i zamykania. Dodam, że skrzydła zewnętrzne są nieruchome. Od samego początku zostały w ten sposób stworzone, żeby im już jak gdyby mechanizmu ruchomego nie dać i w ten sposób tylko skrzydła wewnętrzne można otwierać lub zamykać. Ołtarz został wykonany z drewna. Taka robota w drewnie rzeźbiarska nosi nazwę w dawnym polskim języku, czyli po staropolsku, snycerka. To słowo wciąż jest jeszcze używane, dlatego nasz Wictworz, który sporo dzieł wykonał w drewnie, może być nazwany snycerzem. Tak wygląda ołtarz po zamknięciu skrzydeł wewnętrznych i oglądamy zatem go w wersji takiej zamkniętej. Jak widzimy, powierzchnię skrzydeł wypełniają reliefy, czyli płaskorzeźby rozmieszczone w trzech rzędach, w kwaterach, które oczywiście opowiadają historię. Dodam tutaj wzięte z życia Marii oraz Jezusa, czyli wydarzenia mamy także te, które się rozegrały przed narodzinami Jezusa, a były związane z dzieciństwem Marii, czy jej pochodzeniem, a także te, które potem już doświadczał jej syn.
A to już jest wersja oczywiście otwarta, kiedy te skrzydła wewnętrzne zostały rozwarte i oglądamy szafę środkową. Co się kryje, jakie treści zawiera ten ołtarz, to będzie naszym teraz głównym zadaniem, żebyście to poznali sobie. Co prawda poszczególne kwatery ukazane na skrzydłach zewnętrznych po zamknięciu skrzydeł wewnętrznych nas nie będą obowiązywały. Natomiast obowiązkowo musimy znać treść przedstawień, które znajdują się po otwarciu całkowitym ołtarza. I teraz do nich właśnie przejdziemy. Mamy tu wszystko jakby ponumerowane i oznaczone literami. Na niebieskim tle znajdują się litery obejmujące poszczególne sceny, tworzące ten ciąg główny treściowy, poczynając od dołu, idąc ku górze. A więc tak, predella, czyli dół, przedstawia drzewo Jessego. Co to za scena, wyjaśnię za chwilkę. Powyżej, w szafie środkowej, mamy scenę zaśnięcia Matki Boskiej, a tuż nad zaśnięciem jej wniebowzięcia. Ostatecznym jakby zamknięciem tych ciągów scen jest zwieńczenie, gdzie mamy scenę koronacji Matki Boskiej. Z kolei na skrzydłach reliefy rozmieszczone są w kolejności, zaczynając od skrzydła lewego i góry, idąc ku dołowi, by potem przerzucić się na skrzydło prawe. I tak, mamy tutaj oznaczone numerem 1 zwiastowanie, poniżej Boże Narodzenie, jeszcze niżej pokłon trzech króli. Analogicznie po drugiej stronie mamy zmartwychwstanie Jezusa, wniebowstąpienie Jezusa i zesłanie Ducha Świętego. A więc tak to zostały tutaj wprowadzone treści do tego ołtarza. Oczywiście ten program treściowy ustalali duchowni. Widztwórz z nimi konsultował i to oni narzucali, jakie tutaj treści ma im pokazać. Bo to jest kwestia teologiczna. Oczywiście taki ołtarz ma określone znaczenie. Dodam, że w doborze scen kierowano się tutaj pewnym kluczem, a jest nim różaniec. Modlitwa różańcowa, której, jak wiem, pewnie kojarzycie, co to takiego ten różaniec. To jest rodzaj jakby takiej nitki, na którą nanizane są ogniwa, jak korale. Tylko, że nie tworzące taką całość z tych właśnie kuleczek składającą się, tylko mam pogrupowaną na takie części oddzielone od siebie. I w ten sposób na takim właśnie to różańcu można odmawiać modlitwy. I właśnie w tak zwanym różańcu maryjnym, jakby adresowany do Matki Boskiej, mamy go podzielonego na tak zwane tajemnice, radosne lub bolesne. I te sceny, które zawierają tutaj się w tej części otwartej, należą do tak zwanych tajemnic radosnych Matki Boskiej. I to jakby wyjaśnia, dlaczego konkretnie te, a nie inne się tutaj pojawiły. Tajemnice bolesne są z kolei po drugiej stronie, po zamknięciu widoczne. No i zaczynamy teraz wyjaśnianie sobie poszczególnych części ołtarza. Zaczynamy od predelli, czyli tej części dolnej, bezpośrednio sąsiadującej z samym ołtarzem i jego blatem, czyli mensą, tak się to nazywa. Jest ona dość słabo widoczna, no bo zwykle tutaj na tym ołtarzu stoi sobie tabernakulum, lichtarze ze świeczkami, akurat ich tu nie ma, ale są kwiatki za to wstawione, więc już to, co tam się w środku znajduje w tej predelli, tak dobrze nie widać, ale można zorientować się, że jest tam taki delikwent leżący sobie na boku, a z jego właśnie brzucha wyrasta pień drzewa z konarami. I na tych konarach rozsadzone są jeszcze inne postacie. I teraz, żeby to lepiej zrozumieć, zobaczymy miniaturę przedstawiającą takie właśnie drzewo Jessego, skoro tam do tej predeli dobrać się tak prosto nie możemy. Zacznijmy od wyjaśnienia, kim był ten pan, czyli Jesse. To jest postać, która występuje w Starym Testamencie. Tyle tylko,
że jest tam wzmiankowana. Dosłownie chyba tym miejscem pojawia się jakiś akapit z dwóch zdań złożony, nie więcej. A więc nie jest jakaś to postać pierwszoplanowa. Więc dlaczego w ogóle o nim mówimy? Z jednego bardzo istotnego powodu. Otóż Jesse był ojcem Dawida, młodego pasterza, który pokonał Goliata, a potem już w dorosłym życiu został królem żydowskim. A zatem był także dziadkiem Salomona, kolejnego króla, który był synem Dawida. Dlaczego pojawia się on tutaj? Otóż w księgach Starego Testamentu, zwanych prorockimi, pojawia się informacja, że Mesjasz, którego zapowiadają te księgi w obliczu tych wszystkich nieszczęść, jakie dotknęły Żydów po zdobyciu Jerozolimy przez Babilończyków i zabraniu ich do niewoli, ten Mesjasz przyjdzie kiedyś, ale narodzi się z rodu Dawida. To była wyraźna wskazówka. I teraz właśnie chrześcijaństwo musi, prawda, wobec tej informacji jakoś dać odpowiedź, dlaczego uznają w Jezusie Mesjasza. Otóż Maria była z domu Dawida, była z tego rodu. I dlatego drzewo Jessego jest drzewem genealogicznym Jezusa, pokazującymi kolejne pokolenia, prawda, od tego Jessego, poczynając jego następców, jego kolejnych, prawda, członków rodziny. I w tym też jest i Maria, a z uwagi na to, że w tradycji żydowskiej dziedziczenie odbywa się w linii matriarchalnej, a nie patriarchalnej, jak to się dzieje u nas w Polsce i w cywilizacji zachodniej, dlatego też to szczególne znaczenie miało, z jakiego rodu wywodziła się matka Jezusa. No, w przypadku ojca byłby kłopot, bo przecież to jest Bóg. A więc trudno by powiedzieć, z jakiej rodziny wywodzi się Bóg. Po ojcu tego pochodzenia nie dałoby się w ten sposób rodzinnie stwierdzić. Natomiast Maria była przecież człowiekiem, kobietą, a więc miała rodziców, dziadków, pradziadków i tak dalej. I właśnie to było związane z rodem króla Dawida. Więc drzewo Jessego, które oglądamy w ołtarzu mariackim w Predeli, jest drzewem genealogicznym Jezusa. I rzeczywiście mamy tutaj tego Jessego leżącego sobie brodatego, a z jego boku wyrasta ten właśnie pień, na którego konarach rozsiedli się członkowie rodziny, w tym król Dawid, król Salomon i tak dalej. Nie ma Marii i nie ma dzieciątka, bo nie ma powodu. Predella jest jednak poziomym prostokątem, więc tutaj szansy specjalnie by nie było, ale też jest wyraźna sugestia, że kolejne konary idą w górę, a więc trafiamy do szafy środkowej. I tam w tej szafie środkowej mamy te sceny najważniejsze. Przede wszystkim zaśnięcie Matki Boskiej, korona, w niebo wzięcie i koronację na górze. Zacznijmy od tej części dolnej szafy środkowej, gdzie oglądamy scenę zaśnięcia. Wyjaśnijmy sobie na początek, co to oznacza. Czy Matka Boska idzie spać? Czy to zupełnie inny moment został nam tu pokazany, a nazywamy go zaśnięciem? Pytanie do was. No nie mówcie, żeście zasnęli w trakcie lekcji. Nie. To słucham. Może chodzić o śmierć? Dokładnie. To jest moment śmierci Marii. Ale nie nazywamy sceny tej śmiercią Najświętszej Marii Panny czy umieranie Matki Boskiej, tylko używamy innego, przenośnego określenia jak zaśnięcie, ale to jest dokładnie jej śmierć. Wydarzenia związane ze śmiercią Marii są opisane już nie w Ewangeliach, tylko w księgach późniejszych, apokryfach albo w księgach hagiograficznych, czyli takich, które traktują o żywotach świętych. I tam możemy się dowiedzieć, że Maria, kiedy miała już odejść z tego świata, miała okazję pożegnać się z apostołami, bo zostali oni w sposób cudowny przez anioły sprowadzeni
do domu, gdzie Maria mieszkała, i w ten sposób zjawili się tam, by pożegnać się z Matką Boską i asystować przy jej śmierci. Tę scenę właśnie pokazuje nam Widztwórz, ale w ogóle całość wygląda dość dziwnie, bo Maria zamiast leżeć sobie na łożu, gdzie oddałaby ostatnie tchnienie, klęczy. Została okazana jako osoba jakby klęcząca i słabnąca, dlatego jeden z apostołów tu ją jeszcze podtrzymuje za ramiona. To nie jest przypadek, tylko celowe, zamierzone działanie mające podkreślić, że Maria do samego końca jest jakby pokorną, oddaną Bogu i woli Bożej służebnicą pańską. I dlatego tak ją Widztwórz tutaj przedstawił. Apostołowie zgromadzili się w gęstym tłumie dookoła. Są mężczyznami w różnym wieku, w większości już starymi lub w podeszłym. Jedynie jakoś jeszcze w miarę młodo wygląda Jan Ewangelista, który był, wiadomo, najmłodszym z nich. Kiedy przyjrzymy się tym twarzom, zauważymy, że mają one cechy bardzo indywidualne, albowiem Widztwórz dokładnie tutaj pokazuje nam tę swoją przynależność do nurtu mieszczańskiego realizmu, nadając twarzom apostołów jakby cechy tak, jakbyśmy widzieli konkretnych ludzi, bez żadnej taryfy ulgowej, bez żadnych upiększeń, z tymi właśnie bruzdami, zmarszczkami, pofałdowaniami, łysinami i tak dalej. Ten niezwykły realizm wizerunków apostołów sprawił, że powstała legenda, iż Widztwórz miał w nich sportretować niektórych z mieszczan krakowskich, zapraszanych do pracowni, by mu pozowali. Nie ma na to żadnego potwierdzenia, żeby Widztwórz w ten sposób pracował. Ale mamy jeszcze jeden niezwykle przejmujący dowód tego właśnie niezwykłego realizmu. Dłonie i nogi, przynajmniej u jednego z nich, widoczne po podniesieniu szaty w górę. I tu pojawiają się te charakterystyczne żyły, czy prawda, żylaki, świadczące, że Widztwórz no już tym apostołom nie darował nawet takich elementów upływu czasu, jakie się pojawiły na ich kończynach. Natomiast przeciwnie do apostołów potraktował Marię. Jej twarz jest młodzieńcza i wyraźnie podobna do pięknych Madon. I to też jest celowy zabieg Widztwórza, mający swoje uzasadnienie. Otóż w tych też apokryfach można się dowiedzieć, że Maria za całą swoją działalność absolutnie zgodnie z wolą Bożą dostała od Boga prezent. Był nim dar niestarzenia się, czyli krótko mówiąc, czas płynął, a ona pozostawała wciąż jakby w niezmiennej, młodzieńczej formie. I dlatego właśnie Widztwórz tutaj nie staruszkę nam, prawda, przedstawia jako umierającą, jako Marię, tylko młodzieńczą, taką, jaką znamy z tych późnogotyckich przedstawień. Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden szczegół, bardzo tutaj istotny. Wszystkie postacie ubrane są w szaty, których fałdy łamią się troszeczkę jak karoseria samochodu po spotkaniu z innym samochodem w wypadku drogowym. Takie łamiące się ostro jak blacha fałdowania szat są typowe dla sztuki późnogotyckiej z XV wieku i to bardziej z drugiej połowy niż z początku. To jeden też z elementów charakterystycznych dla tego nurtu mieszczańskiego realizmu. Dlatego też rodzaj fałdowania szat ma charakter datujący, pozwalający zorientować się co do momentu powstania dzieła. Jeżeli takie właśnie widzimy w późnogotyckim obiekcie fałdowania z tymi ostrymi, kanciastymi formami, nie mogą one być wcześniejsze niż połowa wieku XV. Scena w niebowzięcia. Tu uczulam wszystkich na samo określenie, bowiem łatwo pomylić w niebowzięcie z wniebowstąpieniem. W niebo wstąpił tylko i wyłącznie Jezus. Powód? Bo był Bogiem i mógł na to sobie pozwolić, a więc on wstąpił do nieba z własnej woli.
Natomiast Maria, nie będąc boginią, tylko matką Boga i człowiekiem, musiała być do tego nieba wzięta. I w tym określeniu jest istotna informacja. Dlatego też, jak pomylimy w niebo wstąpienie i w niebo wzięcie, no to będziemy mieli poważny problem, bo będzie to błąd merytoryczny. Chrystus zjawił się, to też oczywiście nie w Ewangeliach wyczytamy, tylko w tych późniejszych tekstach, kiedy już szykowano Marię do pochówku i zjawił się z nieba, by swoją mamę zabrać ze sobą do nieba ożywioną. A więc Maria poszła do nieba wraz z ciałem i dlatego na świecie nie znajdziemy ani jednej relikwii Matki Boskiej, czy też jakiejkolwiek kości, czy czego tego typu z ciała, bo wszystko poszło do nieba. I na koniec koronacja w zwieńczeniu architektonicznej formie, prawda, baldachimu. Mamy tu całą Trójcę Świętą. Jest Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty tutaj sobie też umieszczony jest w formie gołębicy. A więc cała Trójka uczestniczy w tej koronacji. Ale świadkami tego wydarzenia są też jeszcze dwaj święci. Obaj są duchownymi, ubranymi w szaty biskupie z charakterystycznymi nakryciami głowy zwanymi infułami lub mitrami. Ten po lewej stronie to święty Stanisław, biskup krakowski i święty wyniesiony na ołtarze jako patron Polski. Zabił go król Bolesław Śmiały w XI wieku, ale zanim doszło do zabójstwa Stanisława, król już próbował go odpowiednio do więzienia wtrącić, korzystając z fałszywego pomówienia o malwersację, czyli zawłaszczenie pieniędzy. I wtedy Stanisław miał przywołać świadka ich swojej niewinności, tyle tylko, że świadek nie żył, dlatego został wskrzeszony. I z tego powodu tuż koło postaci świętego Stanisława znajduje się taka mała figurka klęcząca. To jest Piotrawin, ten wskrzeszony świadek, który dał dowód, że biskup jest niewinny. I to jest atrybut naszego świętego Stanisława. Po drugiej stronie z kolei mamy świętego Wojciecha, drugiego patrona Polski, pierwszego chronologicznie rzecz ujmując, bo z X wieku. Jego atrybutem zazwyczaj jest wiosło, ale w tym przypadku zastępuje go podwójny krzyż, który jest znakiem bycia arcybiskupem, bo symbolicznie święty Wojciech ustanowił w Gnieźnie arcybiskupstwo swoją męczeńską śmiercią i faktem, że został tam złożony na ołtarzu. Dlatego ma tutaj właśnie ten podwójny krzyż. Przechodzimy teraz do kwater. Pierwsza po lewej stronie to oczywiście scena zwiastowania Najświętszej Marii Panny. Znamy ją już, opisaliśmy dzisiaj nawet. Co jest tutaj szczególne, na co warto zwrócić uwagę? Aktualizacja tematu. W przypadku tej zwiastowania z jednorożcem omawianego przed paroma minutami, tłem była neutralna złota powierzchnia. Tutaj mamy wnętrze współczesne Witowi Stwoszowi i jego klientom, czyli wnętrze mieszczańskie późnogotyckie z meblami, przedmiotami od wejściem obramionym późnogotyckim portalem, a zatem widz Stwosz stara się tutaj swoim odbiorcom zasugerować, że patrzą na scenę rozgrywającą się w ich czasach, a nie gdzieś w bliżej nieokreślonej przeszłości. To samo dotyczy kolejnych kwater, jak na przykład Boże Narodzenie lub inaczej pokłon pasterzy. Tu widz Stwosz prowadza nam pejzaż, niebieskie niebo z gwiazdami, wysoką górę, na szczycie jej znajduje się zamek, a u podnóża zrujnowany kościół, który zastępuje nam stajenkę betlejemską. I to właśnie jakby w ruinach tej świątyni Maria powiła dzieciątko ułożone, prawda, w jakimś koszyku, obok są zwierzęta, a tu już zjawili się pasterze, by oddać nowonarodzonemu pokłon i cześć. I ci pasterze ubrani są w stroje typowe dla czasów Wita Stwosza. To samo dotyczy zresztą trzech króli, których teraz oglądamy w scenie pokłonu.
Po drugiej stronie mamy jako pierwsze przedstawienie zmartwychwstanie Jezusa. Mamy sarkofag i Chrystus z niego się jakby wyzwolił. Tyle tylko, że powinni tutaj wokół tego grobowca być rzymscy żołnierze, bo to oni mieli czuwać, by nikt nie wykradł ciała pochowanego. A tymczasem oglądamy rycerzy XV-wiecznych, takich, których na murach Krakowa można byłoby zobaczyć. Scena w niebo wstąpienia Jezusa. Mamy zgromadzonych apostołów wokół skały, z której Chrystus już wystartował, więc go nie ma. Zadarte w górę głowy i spojrzenia wyraźnie dają nam do zrozumienia, że właśnie jest jeszcze wciąż widoczny gdzieś tam w niebie między chmurami. I na końcu ostatnia scena, czyli zesłanie Ducha Świętego. W 50 dni po zmartwychwstaniu, po wniebowstąpieniu Chrystus, tak jak zapowiedział, zesłał trzecią osobę, czyli Ducha Świętego, który pojawił się w domku w Wieczerniku i sprawił, że zgromadzeni tam apostołowie plus Maria uzyskali umiejętności, jakich do tej pory nie mieli. Krótko mówiąc, zaczęli przemawiać wszystkimi językami świata, wszystkie najgłębsze tajemnice zarówno tego świata, jak i zaświatów. I tym samym zostali apostołowie oczywiście przygotowani do roli misyjnej, aby nieść nauki Jezusa ludom na ziemi żyjącym. Tę scenę oglądamy teraz tutaj jako zamknięcie tych kwater. Zanim jednak pożegnamy się z ołtarzem mariackim, kościołem krakowskim mariackim, zobaczymy jeszcze jedno arcydzieło Vita Stwosza, które znajduje się w nawie bocznej, nawie południowej kościoła. Tam w ołtarzu bocznym umieszczony jest krucyfiks, czyli krzyż z wiszącym na nim Chrystusem. Ten krucyfiks nazywany jest slakerowskim z uwagi na to, że tak miał na nazwisko kupiec krakowski, który u Vita Stwosza specjalnie zamówił go do kościoła mariackiego. Zamówienie zostało zrealizowane już po wykonaniu ołtarza mariackiego, czyli w latach 90. Tym razem nie drewno, ale kamień był materiałem, w którym wykuł Vita Stwosz naszego Chrystusa. To prawdziwe arcydzieło, jest to znakomita rzeźba, wyjątkowo wysokiej klasy i świadcząca, jak Vita Stwosz przygląda się umierającemu Chrystusowi, starając się uwiarygodnić ten właśnie moment agonii. Rzeźba jest rzeczywiście pod względem anatomicznym perfekcyjna. Przepaska biodrowa, czyli jak to się po łacinie nazywa perizonium, łamie się oczywiście jak blacha, ale już chociażby stopy zdradzają nam, jak Vita Stwosz po mistrzowsku, te wszystkie efekty śmierci, stężenia pośmiertnego, wybroczyn z ran, prawda, spływających nam pokazuje. Także napięcia na twarzy w momencie agonii. Na koniec wrócimy jeszcze do naszego nagrobka katedrze na Wawelu, który jest też tym późnym dziełem Vita Stwosza, wykonanym przed wyjazdem do Norymbergi w latach 90. To było oczywiście zlecenie królewskie, szczególnie prestiżowe, więc Vita Stwosz postarał się, żeby to było dzieło znakomite. Udało się. Wiemy już, że to z czerwonego marmuru wykuta architektoniczna forma uzupełniana rzeźbami. Wśród postaci płaczków na tumbie znajdziemy autoportret Vita Stwosza. A sam król jest tutaj szczególnie ciekawym przykładem zmian, jakie zachodzą w tej ostatniej fazie nagrobków tumbowych. Monarcha jest co prawda ukazany jako postać leżąca na tej tumbie, ubrany w szaty ceremonialne, koronacyjny płaszcz, berło, jabłko, koronę. Ale to, co zaskakuje absolutnie, to wyraz cierpienia na twarzy króla widoczny, napięcia dramatycznego. Dlaczego Vita Stwosz pokazał go zamiast spokojnego, jak wcześniej to dotąd praktykowano, w takiej sytuacji? Wyjaśni nam się, jak króla twarz i jego wyrażające cierpienie, przez nią cierpienie skonfrontujemy z tym medalionem, który na piersi Vita Stwosz wykonał.
A na tym medalionie zobaczymy scenę narodzin kobiety w trakcie rodzenia. I to wyjaśnia nam właśnie wszystko, bo buduje jakby kontekst do sytuacji, w której pokazał króla. Są dwa momenty dla nas, każdego człowieka, najistotniejsze: narodziny i śmierć. Rodzimy się w bólu i umieramy w bólu, a śmierć jest, to są jakby nowe narodziny do życia wiecznego. Dlatego król rodzi się tutaj do tego życia wiecznego, przechodząc przez tę bramę cierpienia, jaką jest właśnie moment agonii. I to wyjaśnia właśnie, dlaczego tak go Wictworz potraktował. I już finalizujemy. Zanim jeszcze Wictworz pożegnał się z Polską i znalazł w Norymberdze, wykonał jeszcze dwa nagrobki. Pierwszy z nich to prosty nagrobek pulpitowy, czyli tak przypominający taki mebel do pisania w średniowieczu służący, ale to oczywiście jest nagrobek tumbowy, przyścienny, wykonany dla biskupa Piotra Zbnina, a znajdujący się w katedrze we Włocławku. I tutaj na tej płycie mamy figurę leżącego biskupa przedstawioną. I ostatni już zabytek, to jest już tylko sama płyta, bo nagrobek nie zachował się w całości, który Wictworz wykonał dla prymasa Zbigniewa Oleśnickiego do katedry gnieźnieńskiej. I teraz właśnie oglądamy tę figurę arcybiskupa, też jakby stojącego dla nas, no bo oglądamy tę nienaturalnym ujęciu płytę, ona powinna leżeć i wtedy mielibyśmy większe wrażenie, że biskup sobie spoczywa, ale tutaj właśnie wychodzi nam ta tradycyjna forma jakby biskupa stojącego w ceremonialnym stroju przed już obliczem Boga. A to oczywiście przypomnienie, jak wygląda katedra gnieźnieńska. I w ten sposób sobie zamknęliśmy opowieść o twórczości Wictworza i zamknęliśmy rzeźbę późnogotycką. A zatem możemy się już pożegnać do piątku. Przypomnę, że właśnie wtedy będziemy mieli okazję spotkać się na zajęciach architektonicznych.